To gdzie teraz? Nie jestem pewna. Więc po prostu odwiedźmy pozostałe bajki. Przynajmniej te najważniejsze. Może wtedy wskazówki Józia nabiorą sensu. Nie ma tego znowu tak dużo. Czerwony kapturek, trzy świnki, złotowłosa i trzy niedźwiadki, długowłosa i dziewczynka z krzesiwami. No dobra, to do roboty. Niebywałe. Musiałaś uwielbiać to miejsce, co? Z początku, ale dzieci szybko się nudzą. Nawet herbatka z księżniczkami w końcu staje się rutyną. I co wtedy? Wymyślałam nowe zabawy. Na przykład, co się stanie, kiedy każę złotej rybce wyjść na brzeg? Nilfgaardzki cesarz wyszedł się pochwalić nowymi szatami. Moje nowe odzienie zobaczyć mogą tylko ludzie mądrzy w świecie obyć. Nie szturchaj mnie, tylko szukaj fasolek. Słuchaj, no, możemy Ciszej, kurwa, moja głowa! Słowo daję, ostatni raz piłem z Rumcajsem. O, Siana, kopelan, trochę się zmieniłaś. A ty nic a nic, zły wilku. Tylko chyba wpadłeś w złe towarzystwo. A z kim niby mam pić? Z Salineczką? Jeden kieliszek i leży pod stołem. No! Czego chcecie? Zawsze możesz napić się z nami. Co? Teraz? Daj spokój, mam takiego kaca, że ledwo stoję. Wiesz co mówią? Klin klinem. Nie mam mowy. A co ci się tak na picie zebrało? Chcesz zalać jakieś smutki? Nie chcę być wścibski, ale na moje oko nie wyglądasz zbyt księżniczkowato. Wydziedziczyli mnie. Wygnani. Tak, rodzinne niesnaski. Szukamy magicznych fasolek. Widziałeś może? Dostałem jedną na przechowanie, ale... Gdzie ona jest? Mów! Nie tak głośno! Mogę głośniej. Mogę też sięgnąć po inne środki perswazji. No jasne. A ta już z groźbami. Cała Siana. Słuchaj, ja tu jestem od tego, żeby odgrywać bajkę. Chcesz się bawić, proszę bardzo. Ale to nie będzie takie łatwe, bo tak się składa, że czerwonego kapturka trafił szlak. Że co? Tyle razy rozcinali mi brzuch, zaszywali mi w nim kamienie, topili, że jak zostawiliście nas samych sobie, postanowiłem odwdzięczyć się tej małej Zołzie, pięknym za nadobne. Czerwony kapturek leży na dnie studni, razem z myśliwym. W związku z tym nie możemy się bawić, a ja nie mam obowiązku z tobą rozmawiać o fasolce, ani o czymkolwiek innym. Więc daj mi spokój. Won! Jakiś nerwowy ten wilk. Ja tam mu się nie dziwię, pomyśl tylko. Został obsadzony w roli złej postaci, choć wcale tego nie chciał. Choć wcale nie miał na to ochoty. Pieski los, mówię ci. To co teraz? Nie bój się już, ja się z nim pobawię. Tylko potrzebuję tego kapturka. W sensie elementu ubioru, nie trupa dziewczynki. Taką miałem nadzieję. Chciałeś mi pomóc uciec, to proszę, wykaż się. Wskocz do studni i go wyłów.
No ruchy, ruchy! No dobra. Czas skoczyć do studni. Połamanie nóg. Jak połów? Udany. Patrz, co mam. Nie twój rozmiar. Ja go wezmę. Uładnij mi. Tak. Całkiem, muszę powiedzieć. Wracajmy do złego wilka. Niech zgadnę. Wcielisz się w rolę wnusi? Mhm. A ty w myśliwego. Znowu wy? Mówiłem chyba wyraźnie, że nie będę z wami gadał bez czerwonego kapturka. Nic nie szkodzi. Ciana zajmie jego miejsce. Co? No nie mogę wam zabronić. Więc... Wnusiu, podejdź na tu bliżej. Ale babciu, czemu masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć, kochanie. A czemu masz takie wielkie ręce? Żebym cię mogła całą objąć, wnusiu. A czemu masz takie wielkie zęby, Żeby cię łatwiej zjeść. Zapiszcie! Pamiętasz, co Józio mówił o czerwonej fasolce? Mają człowiek, na pewno jej nie połknął. Trzeba otworzyć brzuch. Kapsle, sztuczna szczęka, korkociąg. O, jest. Czerwona fasolka. No, to jesteśmy krok bliżej celu. No co? Zastanawiam się, czy jesteś wyjątkowo dyskretny, czy te wasze mutacje wyprały cię z ciekawości. Naprawdę nie jesteś ciekaw, co było dalej? Po tym, jak już mnie wygnano?